Jest designerski, bardzo wygodny i będzie świetną alternatywą dla tradycyjnych krzeseł stołowych. Poznajcie fotel Miller. Idealne rozwiązanie do nowoczesnej jadalni. Marysia Świętoniowska, zapraszam na recenzję. Powodem, dla którego fotela Miller nie nazwiemy takim typowym krzesłem przeznaczonym do jadalni, jest jego siedzisko. Siedzisko ma kubełkowy kształt, więc siedzimy dosyć głęboko. Jeśli chodzi o wypełnienie, to zarówno właśnie w siedzisku, jak i w oparciu mamy piankę, no ale muszę powiedzieć, że siedzi mi się naprawdę bardzo wygodnie. Dodatkowo w fotelu mamy podłokietniki, które stanowią dla nas dodatkowe podparcie, no i myślę, że swobodnie mogłabym spędzić w nim wiele godzin i nadal byłoby mi wygodnie. Jeśli jednak miałabym Wam powiedzieć, co najbardziej mi się w nim podoba, no to przede wszystkim te nóżki. Nóżki układają się w taki stożkowy kształt, rozchodzą się ku dołowi i zostały wykonane z naturalnego drewna. Na naszej stronie www.twojemeble.pl znajdziecie je w różnych wybarwieniach. No i również możecie zmienić też kolor tapicerki, dlatego też z łatwością dopasujecie ten fotel do swojego wnętrza. A jak fotel będzie sprawował się tam, gdzie jego miejsce, czyli przy stole? Bałam się, że będę miała problem z wsunięciem tego fotela pod stół właśnie przez te podłokietniki. Jednak jak widzicie, takiego problemu nie ma, no bo są one dosyć niskie. Stół musiałby być naprawdę bardzo zabudowany, żeby się nam to nie udało. No i na fotelu siedzi mi się bardzo wygodnie, jest on idealnej wysokości i świetnie wpasowuje się właśnie tutaj pod stół. Myślę, że będzie idealnym rozwiązaniem do jadalni. Ze względu na swój oryginalny kształt, myślę, że ten fotel świetnie sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, ale też będzie fajnie pasować na przykład do skandynawskiego stylu. A jeśli zastanawiacie się, przy jakim stole go postawić, no to ja osobiście polecam Wam stół Drexler, przy którym właśnie teraz siedzę. Fotel Miller to ciekawa i designerska propozycja do jadalni, która jednocześnie zapewni nam komfort siedzenia. Chcielibyście mieć taki fotel w swoim domu? Piszcie w komentarzach. No a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!